Witam Was bardzo serdecznie. My się śmiejemy, bo nie bardzo wiemy, jak mamy się w tej chwili ustawić, tak? Tak żeśmy się ustawili rzędem, dlatego że moja rodzina jest w komplecie. Tu jest mój syn, którego jeszcze nie znacie, Kornel. No i Miłosza, cześć, już znacie z, cześć, kilku filmów. A dzisiaj, ponieważ będziemy robić sobie kolację, i to taką kolację trochę improwizowaną, dlatego że to, co będziemy dzisiaj robić, każdy z Was może zrobić i absolutnie po swojemu. My akurat mamy skrzydełka, więc będziemy piekli skrzydełka. Mamy tutaj jeszcze antonówki, które zostały mi, jak piekliśmy szarlotkę. Ziemniaczki, papryka i marchewka. To jest taka potrawa, która nie wymaga od Was tego, że musicie mieć koniecznie dwie marchewki, koniecznie cztery ziemniaki. Tutaj po prostu improwizujecie i robicie sobie tak, jak lubicie. Ale ja lubię tą potrawę. My zresztą tutaj też lubimy w domu to, dlatego że to się wsypuje wszystko na blachę, pieczemy koło 50 minut i mamy danie. Od razu wszystko jest gotowe. Jak ktoś lubi czosnek, dodaję czosnek, także co mamy, pietruszka też pieczona jest bardzo dobra, także każdy sobie, słuchajcie, daje co lubi i co akurat ma. A my dzisiaj robimy i będziemy, żeby nie było poważnie i tak jak to Miłosz mówi, nie aż tak kulinarnie, no więc robimy i będziemy, Miłek będzie robił show z marchewką teraz. Będzie obierał, a najgorszą robotę dostał Kornel, jako najstarszy pies. Jak zawsze. Dostał mianowicie skrzydełek. Kornel nie jest aż takim zwolennikiem mięsa i dlatego jeszcze to powiedzmy sobie, dla niego jest taka robota. Posłuchaj, Kornel, ja myślę, że te lotki trzeba odciąć. Okej, okay, czyli ucinamy taką. Tak, te lotki po prostu. O tak bardziej, tak. O. Nie jest to łatwe. Nie, jest to łatwe. I teraz posłuchaj, nie. Posłuchajcie, można zrobić tak, że możemy, ja Wam pokażę kilka sposobów. Możemy zrobić tak, wyprostować, jak gdyby wyłamać staw i możemy mieć już takie pałeczki w ten sposób, że one już nie są wygięte, tylko jest tak. Ale możemy również, ja pierw tu pokażę, możemy... odciąć te i możemy również tu, jak wyłamiemy, to jest taka, możemy tu po prostu odciąć i możemy i tak, także jaką formę wybierasz, możemy taką zostawić, możemy taką, ja bym proponowała taką, tak, to zostaw i tak mniej więcej tylko te lotki i jak wyważysz tu i tą skórę musisz też odciąć, tak troszeczkę naciąć, wiesz, o i starczy i teraz tylko. O, pięknie Ci to idzie. No to, i super. Marcheweczkę. A Ty marcheweczkę. Dobra. To może jeszcze żonglerka? Marchewką? To nie butelki, co prawda, ale... No, teraz marchewka i jabłko. O, wow. Dobra. I brawa. Żarty żartami. Posłuchaj, weź, ja Ci tu przygotuję, tak? O, i to sobie weź obieraj. O, i teraz to... będziemy, ty obierzesz, ja umyję sobie, umyję paprykę. Jabłka na początku nie będziemy dawali i papryki też nie, ja sobie przygotuję, żeby było jak już wszyscy tutaj coś robimy. Natomiast jabłka, one się szybko dosyć pieką i rozpadają. A żeby były takie fajne, fajną konsystencję miały. Super, brawo. Ty zobacz, ty szybciej Kornel zrobił te kurczaki niż ty marchewkę. Nie, gotowany nie jestem dobry, więc to... Nie, więcej Kornel gotuje, nie? Z nas tego. Tu możesz, tu wrzuć te kurczaki, bo to są te organiczne śmieci, to potem wyrzucimy. Dobra, i tu na razie sobie ręce... Obrałeś? Pięknie. I teraz Kornel, przepłucz od razu tą miskę. Tu tą jeszcze przepłuczemy, tą też. Dobra, i teraz posłuchajcie, i teraz co my zrobimy teraz? No teraz muszę pomyśleć już i z powrotem włóż tam te kurczaki. Tak. Jest marchewka.
Nie ma marchewki. Się chyba nie udało. Ale słuchajcie, weźcie magika do domu i teraz wyjdzie, że zaraz kolacji nie będzie, bo nie będziesz czego gotować. Dobra. Mam to kroić, czy co mam z tym zrobić? Tak, ale wiesz co? Zróbmy tak. Teraz wiecie, jak to działa, że jest, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. I teraz, Kornel, będziemy przyprawiać to. Weź troszeczkę oleju. I ty lubisz te cebulę, nie? Zwykłego oleju? Ja lubię cebulę, tak. Cebulę chętnie dołożę. Ale to dołożymy już na blachę, wiesz? Dobrze. A na razie polej, ale nie za dużo, tylko tak, wiesz, żeby to było tłuste. O, i na razie starczy, tak. I do tego... Poczekaj, tu mamy przyprawy. Miłosz, ty będziesz robił, ty będziesz sypał. Dawaj, po kolei co tam... Tak, bo ja wystawiłam te, które... No tu mamy lubczyk. Lubczyku troszeczkę mieszasz, sypmy. Tak? A ty będziesz sypać? To znaczy nie. No dobra, może tak papryka zróbmy. Ostra. Nie, na razie nie. Albo poczekaj, weź łyżeczkę. Słuchajcie, to nie będzie typowy film kulinarny. Ktoś, kto chce... Mieszać, tak? Na razie nie, wiesz co, poczekaj, ja tak, tu sypiemy, co to teraz jest, lubczyk, dobra. Papryka ostra, bazylia. O, proszę ciebie, Miłosz fachowo nam tu będzie mówił, dobra. Słuchajcie, my jak na sali chirurgicznej, to jest papryka ostra. To co, jak chłopaki, ostro robimy? No, nie wiem. No nie, tak, tak średnio, no dobra. Tutaj proszę, jakby zakręcił. Tu mamy bazylię. Dajmy bazylię. Co tam będzie? Co tam jeszcze, Miłosz, masz? Kminek masz i majeranek. Dużo rzeczy mam. Mam majeranek. Dobra. A to już było, bazylia? Czy nie? Była już. Mamy majeranek. Ja lubię majeranek i majeranek jest dobry na co, Kornel? Ale tego nie wiem. Na trawienie. Także jak masz problemy... A ananas? Ananas? Nie powiem. A co ty mi to dałeś? Ja już tego nie miałam. To jest papryka słodka. A, słodka. I tutaj jeszcze kminek. A kminek też będzie dobry i potem dajmy trochę słodki. Nie za dużo, słuchajcie. Ja pamiętam, jak uczyłam się gotować i lubiłam majeranek czy jakieś przyprawy, to zdarzało mi się ich dawać w nadmiarze, bo mi się wydawało, że jak ja lubię majeranek, no to jak dam dużo, to będzie fantastycznie. Okazało się, że nie. Zawsze przyprawę musimy troszeczkę wyważyć. I teraz jakbyś to wymieszał, to by było super. A co z tą marchewką? Mamy pokroić czy nie? Marchewkę, wiesz co, zróbmy tak. Tak, ale tak pod łukos. Nie. Ale takie większe, mniejsze? Zobacz, zrób pierwsze. Kilka części. Ja ci pokażę na przykładzie tej jednej, dobrze? Zobaczcie, bierzemy, ja tak robię, ponieważ marchewkę lubię taką al dente, nie lubię taką całkiem miękką, to sobie tak odkrajam i zobacz, tą biorę na pół, ale w ten sposób, tak? O, i wystarczy. I teraz tą weź też tak na ukos i potem na pół i będzie super. O, tak. O, cudownie. Ale jeszcze zanim ręce... Dobra. Czyli tak, to też na pół. Tak, tak. No i super. I to możesz tutaj... I teraz nie, zostaw na desce. I teraz zobaczcie. Bardzo szybko to wszystko idzie. Ja wiem, że my tu trochę chaotycznie, bo nas jest dużo, ale zaraz skończymy. I teraz jakbyś troszeczkę, wiesz co, Kornel, jak już masz tak, tą weźmy, tą brudną przesuńmy tu, troszeczkę oliwy i tak ręką rozprowadził tą oliwę. Tylko nie, też niedużo, troszeczkę i tak i już. Zobaczcie, jak będziemy kroić w międzyczasie ziemniaki. Ponieważ ja mam akurat tylko tyle ziemniaków, ale nam starczy tych ziemniaków, proponuję Wam takie pokroić je tak, w takie łódeczki. Tak. My akurat lubimy ziemniaki, które są w łupinkach. Ktoś, kto nie lubi, to po prostu takie ziemniaki sobie obiera i nie ma problemu. No, my jesteśmy rodziną, która jada akurat ziemniaki nieobrane. I tak lubimy. Oczywiście jak jest jeszcze ta skórka taka cienka, bo jeszcze jak już jest ten ziemniak taki, o tutaj coś, to musimy to wykroić. Daj mi ten, o to dobra, dzięki.
O, i w takie łódeczki sobie kroimy. I teraz wiesz co, Kornel? To przełóż na blachę. Wysyp. Tak równomiernie? Tak, tak. I zaraz rozłożysz równomiernie. I zobaczcie, do tej samej miski, w której były te skrzydełka, tu został olej, zostały te przyprawy, więc ja wrzucam te pokrojone ziemniaki. I tutaj też rzucę tą marchewkę pokrojoną. I teraz tak, posolimy to wszystko. Nie masz roboty, co synu? Ja lubię mieć taką robotę. Tak. Posolimy. Ja mogę jeść. Tak. I wiesz co, podaj mi jeszcze ten majeranek. O, możesz wydać. A czosnek, wiesz co, ja nie wiem, czy ja mam czosnek. To tutaj ja zobaczę jeszcze, czy ja tu nie mam gdzieś czosnku, bo z tym czosnkiem. No to chyba nie mam. Tak, taką łódeczkę, tak szczyptę, nie? No ale w końcu dałeś ten majeranek. Ale dałem okay. Go na tyle, na ile dałem. Możesz dać więcej, bo tak... Dobrze, troszeczkę. Nie, starczy. Właśnie to, co mówiłam, wiesz, że tych przypraw nie dajemy tak dużo, bo... Zwłaszcza trzeba uważać też, wiecie z czym? Z papryką. Papryka lubi być, jak ją za dużo dacie, to ona wam zdominuje smak i wtedy, jak ja się śmieję, nie ma sensu dodawanie innych przypraw, bo będziemy kroili cebulę w takie kosteczki. O, i ona wtedy jest, fajnie się upiecze. To jest słodka cebula, którą ja bardzo lubię. No i oczywiście chciałabym wam jeszcze tak przy okazji zwrócić uwagę, że w domu ja mam bardzo dużo desek. I też trzeba pamiętać, że dobrze jest, jeżeli mamy deski, znaczy dobrze, tak powinno być. Deski osobno do krojenia warzyw i zupełnie inne deski do krojenia mięsa. To jednak jest takie bezpieczniejsze. A mógłbyś to, synu, jednak wymieszać? Tak. To mamusia sobie rąk tym razem nie powróci. Dobra. Posoliliśmy to? Tak. Na pewno? Tak. Widziałeś? Pamiętam. Ja już nie wiem. A ty, poczekaj, tych ziemniaków nie dokończyliśmy. Poczekaj, poczekaj, Miłosz. O. I teraz jeszcze to domieszaj i Boże, będzie. Nie pamiętam. No właśnie. No, tak. Tak. Posoliliśmy? Tak. A kto solił? Ty soliłaś. Tak? Dobra. To ja sypałem majeranek. Słuchajcie, to powiedzenie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, no jest prawdziwe, bo właśnie pasuje jak nic, bo zawsze jest dylemat, czy już to zrobiłeś, czy nie. No, dobra, chyba mamy? Jest kit, no? Nie, paprykę nie. Czy mogę myć ręce? Czy tak, to? Możesz umyć ręce, bo, albo nie, chodź tutaj z tym. To będziesz ty pakował. Dobrze, ja w międzyczasie, tak, ale tak ładnie postaraj się te ziemniaki porozkładać. Ja już tutaj będę nagrzewała piekarnik. Ręcznik. Tam są pod oknem. Dobrze, moje ręce. Dobra. No i pięknie. I tak, żeby było kolorowo i tak ładnie, to tak sobie robimy. Weźmiemy, dolejemy troszeczkę wody. Ja dolewam akurat trochę wody jeszcze do tego wszystkiego. O, nie za dużo, ale tak troszeczkę, żeby tutaj się... Nie było suche, czy co? Nie, no po prostu, żeby trochę więcej tak pary było. Ja akurat dolewam, jak ktoś nie... I papryka? Czy papryka w trakcie? Paprykę dodajemy, słuchajcie, troszeczkę później. Dlatego, że to co mówiłam, paprykę i jabłka dodamy później. Dlatego, że papryka, jak będzie w tej chwili tak długo się piekła jak ziemniaki i mięso, to po prostu ona będzie zbyt miękka. Ja takiej nie lubię, ja uważam, że ona powinna być upieczona, ale taka na ząb, taka al dente jest lepsza. I myślę, że wam też smakuje. Może ją wstawię. Dobrze, to poczekaj. Ja wezmę, tylko przesunę tego kwiatka, żeby nam się nie zagrzał. Ja już ci otwieram. Na środek? Nie, daj na dół. Na sam dół? O tak, jak dawałeś. O.
A czemu się nie świeci? No bo się żarówka przepaliła. Przepaliła się żarówka. Posłuchajcie, no oczywiście musimy teraz przygotować sobie, przygotujemy sobie jabłka i zrobimy tak, żeby tutaj wydobyć jeszcze, wydobyć, tak, ten. No, tak, wydobędziemy ten ogryzek i tutaj można będzie, o, i zobacz, taką sakiewkę robimy z jabłka i tutaj możemy dodać później, na przykład po upieczeniu albo w trakcie, jak kto lubi, możemy dodać sobie, to jest do wyjmowania ogryzka. A ja nie wyjęłam ogryzka, bo tamtym, pokaż tam to urządzenie. Słuchajcie, jest też takie urządzenie do wyjmowania ogryzka, ale to trzeba nadziać do końca i on robi wylot. I wtedy masz tutaj otwór, a jeżeli chcesz piec, to nie zależy ci, żeby tutaj pozbywać się, żeby tu była dziura, bo cokolwiek tu włożysz, to ci wypłynie. I dlatego to robimy tym narzędziem. A tam będziesz coś wkładać? Tak, będziemy wkładać jakieś borówki na przykład. Zobaczymy, co znajdziemy w lodówce. Chcesz to zrobić? Czy ty, Kornel? Już chcę. Ale co ty, tak? To ja zrobię. Tak, spróbuj tak zrobić jak ja. Trochę więcej na... Dobra, może być już, krój. I teraz tylko pamiętaj, nie do końca. Proszę. I teraz ten ogryzek. I super. Fajnie się to robi, prawda? Kurczę, to fajne. O, bum. Bum, i już masz. I teraz to sobie przygotowaliśmy i to będziemy, damy w trakcie pieczenia i będzie super. Dobra, i teraz to idzie do mycia i muszę wam powiedzieć, że zobaczcie, to też wyrzućmy. Praktycznie mamy już kolację zrobioną i teraz tylko czekać, kiedy nam się to wszystko upiecze. Ja takiego kurczaka z ziemniakami stawiam na 45 minut, 50. No już później to trzeba tak troszeczkę patrzeć, czy jest to miękkie, czy nie. Natomiast jeżeli można przykryć to również folią aluminiową, można nie przykrywać. Słuchajcie, tutaj jest tak duża dowolność i interpretacja tego przepisu, że to jest wszystko bardzo proste. No, my oczywiście za chwilę się zobaczymy, kiedy tam wszystko się nam upiecze. Nie wiem, Kornel, wychodzisz? Nie? Ja obawiam się, że będę musiał wyjść. Kornel wychodzi, także my będziemy jedli kolację, między innymi dlatego tak mało ziemniaczków żeśmy nastawiali, bo Kornel idzie gdzie indziej na kolację. Zostawicie. Kurczaczka. Tak, zostawimy coś Kornelowi, bo mimo wszystko zawsze jak się wraca do domu, to miło jest, jak coś jest, coś dziubnąć, nie? Dobra, także my się zobaczymy wtedy, kiedy... Się zobaczymy? Nie, kiedy nam się ugotuje kurczak. Kornel się tylko z wami pożegna. Cześć. No, jedzonko gotowe, ale... Super, to. Zaraz ci kamera zaparuje, bo jest tak gorące. Miłosz, stawiamy tutaj na stół, na... Uważaj, żebyś się nie oparzył. Tutaj. Do, super. Jabłka, zwróćcie uwagę, jabłka dałam, o i tutaj pokażę wam, do jabłka dałam cukier i dałam troszeczkę cynamonu też, także mamy takie i też dałam naprawdę na 10-15 minut przed końcem pieczenia, a i to zauważcie, że to jest to jabłko aż się całe rozwala, więc słuchajcie, żeby jabłko nie pękało, ja tego nie zrobiłam, wystarczy takie jabłko ponakuwać też troszeczkę tą skórkę i ona wtedy tak nie pęka. No ale my dzisiaj robiliśmy wszystko w pośpiechu i tak jak mówiłam, mamy, zobaczcie, jakie mamy pyszności do jedzenia. Także my za chwilę sobie będziemy pakowali to. Ja jeszcze tylko sprawdzę. Czy to jest wszystko miękkie? No nie, mięciutkie jest, super, super. Fantastycznie nam się to wszystko upiekło. Fajnie, pod koniec dałam też paprykę, marcheweczka, wszystko. Dobra, Miłosz, siadamy tak. I zaczynamy jeść.
Proszę bardzo, Miłosz, nakładaj sobie. No musi nas operator dopuścić do naszego jedzenia. Siadaj tam, Miłek, ja sobie siądę tutaj. O. No dobra, czekaj, nie wiem co wybrać. Super. Cebulka już daje tobie. Tak. Ale. Będzie. Super. Ja sobie też wezmę skrzydełko, marcheweczkę. No i ziemniaczki. A ty ziemniaczki wziąłeś? Dobrze. No i jabłuszko. Czy zjesz całe, czy na pół? Na pół. To słuchaj, to zróbmy tak. Opa, ap. Widzicie, za długo. Jabłko było za długo i można było jeszcze naprawdę krócej. Także sobie każdy, zobaczcie, to jest taki bogaty talerz, absolutnie, absolutnie, ach, pysznie będzie, pysznie. Dobra, Miłosz. I teraz ja nie wiem, poczekaj, bo dam ci tak na pół, ale nam się ten sos rozleje. No dobra, dobra, to nie musisz, ja nie muszę mieć jabłka. Ja mam tak? Ale chociaż wystarczy. Kawałek, zobaczysz jaki pyszny jest. Mhm. No, kurczaczek najbardziej. No, super, nie? Super. No pycha, no, dobra. To... Ziemniaki mogły być bardziej słone. Jednak z tą solą żeśmy nie pogubili się, ale są dobre ziemniaki, ale jak masz ochotę posolić sobie ziemniaki, to, to sobie posol. Operatorze drogi, nie zaglądaj mi tak już do talerza, zapraszamy Ciebie do stołu. My się dzisiaj z Wami będziemy żegnać, oczywiście my mamy fantastyczne jedzenie. Kornelowi zostawimy również, bo Kornel mówił, żeby mu zostawić. A na razie trzymajcie się, a my będziemy po prostu, jak to się mówi, wcinać nasze pyszne jedzonko. Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Cześć.